W toku realizacji inwestycji, procesu budowlanego, możemy spotkać się z obowiązkiem, z takim momentem, kiedy powstanie konieczność udzielenia różnego rodzaju informacji organowi podatkowemu. Zastanówmy się, czy organ podatkowy ma podstawę do żądać takich informacji. No i generalnie należy uznać, że ma. I to uprawnienia organu podatkowego są tutaj dość szerokie. Przede wszystkim wypływają one z ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tą ustawą organ podatkowy może żądać od wszelkich osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą udzielenia informacji o zdarzeniach o charakterze cywilnoprawnym, które mogą mieć wpływ na ustalenie czy wysokość zobowiązania podatkowego. W związku z tym, na podstawie takiego przepisu, organ podatkowy może żądać na przykład informacji o zawartych umowach, czy zostały zawarte, z kim, a nawet może żądać przedłożenia dokumentów. Ponadto organ podatkowy pozyskuje informacje również od innych organów. I tak, przykładowo, organy nadzoru budowlanego są zobowiązane z urzędu, bez żadnego wniosku ze strony organu podatkowego, informować go o takich decyzjach, jak na przykład wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku, wyłączenie określonego budynku z użytkowania w całości bądź w części, o zgodzie na rozbiórkę obiektu czy o zakończeniu budowy. Wszystkie te informacje są przesyłane do organu podatkowego przez organy budowlane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło dane zdarzenie. Dlaczego takie typu informacje? No właśnie takie o rozpoczęciu użytkowania, czy zakończeniu użytkowania, czy zakończeniu budowy. Wszystkie te dane są istotne, mogą mieć wpływ na określenie wysokości, czy w ogóle powstanie zobowiązania podatkowego. Stąd organy nadzoru wysyłają je, tak jak mówiłam, bez wniosku, systematycznie, w miarę ich wydawania decyzji dotyczących takich zdarzeń i przesyłają również organowi podatkowemu kopie wydanych decyzji, pozwoleń i pism. Takim kolejną podstawą do uzyskiwania informacji przez organ podatkowy jest ordynacja podatkowa, przepis, który pozwala organowi podatkowemu żądania od innych organów dostępu do akt postępowania, akt sprawy. Jest to bardzo szerokie uprawnienie dla organu podatkowego, bowiem pozwala mu na uzyskiwanie informacji co do prowadzonych wszelkich postępowań dotyczących prawa budowlanego, na przykład pozwolenia na budowę. W tym organ podatkowy może żądać również odpisów, kserokopii, na przykład wydanych decyzji, pism stron, dziennika budowy, wszelkiego rodzaju pozwoleń, decyzji, środków odwoławczych. Jak widać, tutaj uprawnienia organu są naprawdę szerokie, a wszystko wynika z tego, żeby no po prostu uszczelnić ten system podatkowy i by wymiar podatku był możliwie skutecznie ustalany wobec wszelkich podmiotów.